Dzień dobry, klaso siódma. Dzisiaj opowiemy sobie o dwóch tematach, temacie czwartym i temacie piątym z działu szóstego, czyli kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym oraz świat na drodze ku II wojnie światowej. To są tematy dość takie obszerne, które z konieczności w podręczniku zostały potraktowane bardzo zwięźle, tylko najważniejsze rzeczy tam zostało zaznaczone z przyczyny prostej. No, to jest bardzo skomplikowane zagadnienia i nie da się ich opisać w całości na kilku stronach, dlatego wydaje mi się, że to, co jest w podręczniku i to, o czym sobie zaraz tutaj powiemy, to przede wszystkim jest taka, można przydęta dla Was, żebyście, jeżeli znajdziecie jakiś problem, który Was w tym okresie interesuje, żebyście sami go zgłębili jakoś intensywniej. I mam nadzieję, że tak się stanie. Zresztą te czasy to jest świetna pożywka dla Waszych projektów, prezentacji tego, co chcecie zrobić na poprawę oceny albo na zdobycie oceny po prostu wyższej. Więc dlatego potraktujcie to, co jest w podręczniku, to, co Wam powiem, za pewne po prostu zaproszenie do poznania tego dość strasznego, ale fascynującego okresu w historii Europy i świata. Dobrze, w temacie czwartym jakby do jednego worka została wrzucona kultura, społeczeństwo, troszkę gospodarka, właściwie wszystko, co nie jest taką twardą polityką. I z jednej strony to jest pewne pomieszanie z poplątaniem, ale z drugiej strony akurat w tym czasie, w latach 20. i 30. bardzo wiele rzeczy w historii, głównie Europy, ale nie tylko, się ze sobą miesza i kultura jest, zmiany w kulturze są zarówno pewnym skutkiem tego, co się dzieje w gospodarce i w polityce, ale także w pewien sposób tworzą i wzmacniają pewne zjawiska w innych dziedzinach życia. I jest to dość istotne, ponieważ ciężko nam jest zrozumieć ludzi z przeszłości, ale im bliżej w kalendarzu, im ci ludzie są mniej od nas oddaleni chronologicznie, tym nam jest łatwiej. I wydaje mi się, że w przypadku ludzi żyjących między wojnami, nadal nam jest niezwykle trudno, ale pamiętajcie, że są to już ludzie, którzy żyli w podobny sposób do nas. To znaczy oni, może się ogólnie, mieli podobne doświadczenie. Młodzi ludzie chodzili w większości do szkół. Poruszali się już środkami komunikacji, które my znamy, właśnie autobusy, tramwaje, samochody, jak ktoś mógł sobie na to pozwolić. Mieli dostęp do podobnych medium, oczywiście bez internetu, ale powiedzmy, to jest czas, kiedy powstaje radio, kiedy powstaje kino, się upowszechnia, kiedy powstaje w dużych bólach, ale jednak zdecydowanie telewizja. Dostęp do kultury jest na tyle już tani, że praktycznie obejmuje nie tylko jakieś tam elity, ale większość społeczeństwa. Więc wydaje mi się, że pod tym względem, przynajmniej kulturowym, w miarę łatwo nam się by było dogadać z tymi ludźmi, zwłaszcza, że pewne fenomeny w kulturze, które właśnie powstały gdzieś tam w okresie międzywojennym, trwają do dziś. Najlepszym, najbardziej znanym przykładem są chociażby cała kultura komiksów superbohaterskich, które właśnie powstają gdzieś tam w latach 30. Najbardziej znani bohaterowie Batman i Superman, to jest koniec lat 30., ale mimo wszystko pamiętajcie, że jakby te fenomeny kulturowe, które do dzisiaj jakoś nas interesują, jakoś przyciągają nasze zainteresowanie, rodzą się mniej więcej w tym okresie, o którym mówimy. Jak już wspomniałem, rozwija się coś, co wreszcie można nazwać kulturą masową. Radio, kino, telewizja, a przede wszystkim imprezy masowe. To znaczy, my czasem dzisiaj nie doceniamy pewnych aspektów zbierania się w jednym miejscu i wspólnego obserwowania czy celebrowania czegoś. Znaczy, zwłaszcza teraz, w okresie kwarantanny, ale ogólnie dla nas to nie jest już takie oczywiste. Może poza fanami sportu, wydaje mi się, że sport w naszym kraju, głównie piłka nożna, ale nie tylko, to są ostatnie takie bastiony właśnie prawdziwych imprez masowych, nie wiem, może jeszcze koncerty, festiwale, ale ten świat właśnie międzywojenny był bardzo zbudowany wokół jakichś takich wspólnych doświadczeń, gdzie duże grupy ludzi się ze sobą stykały. Właśnie, czy to pierwsze wielkie widowiska sportowe, pierwsze olimpiady, to też swoją drogą jest niesamowite, że olimpiada w 1936 roku w Berlinie.
która była odpicowana na maksa. To znaczy tutaj wiadomo, że Trzecia Rzesza chciała się jak najlepiej pokazać dobrze na arenie międzynarodowej, więc przygotowania do tej olimpiady były niezwykłe i to była pierwsza taka wielka impreza sportowa zrobiona na sposób nowoczesny i mająca nowoczesną oprawę, chociażby pierwsze takie normalne transmisje telewizyjne właśnie z 1936 roku z Olimpiady w Niemczech i zresztą nie tylko w Niemczech były puszczone w eter. To jedna sprawa. Znaczy w ogóle to też się wiąże z pewnym zjawiskiem, o którym już wspomnieliśmy w zeszłym semestrze, mówiąc o kulturze przełomu XIX i XX wieku. To znaczy to jest pewne przesunięcie się tej ciężkości kultury z, no można powiedzieć, tego odbiorcy czy uczestnika kultury, jeżeli nie starego, to przynajmniej dorosłego, na człowieka młodszego. No, zarówno tego człowieka zupełnie młodego, który prędzej sięgnie po komiks niż po jakąś tam wielką i nudnawą książkę, a z drugiej strony tego młodego człowieka, który uczestniczy w tych wielkich wydarzeniach masowych, sportowych, ale też koncertach. No a przy okazji, o tym już wspominaliśmy w przypadku przemian politycznych i jakby powstania totalitaryzmów, no też ten młody człowiek, jak jakaś mu myśl do głowy wejdzie, to jest bardziej skłonny zebrać się do kupy z innymi sobie podobnymi, robić rewolucję i obalać stare systemy. Ale czasami ma to też dobry wpływ. No, wydaje mi się, że ta energia, która no, nie została no, w sposób zły, w każdym razie szkodliwy, skanalizowana w państwach komunistycznych i później w państwach faszystowskich i narodowo-socjalistycznych Niemczech, została w sposób dużo lepszy, dużo bardziej produktywny wykorzystana no, gdzieś tam na zachodzie, ale też u nas w ruchu skautowskim, w naszej wersji skautingu, czyli harcerstwie. Tak czy inaczej jest to wielkie zaangażowanie ludzi młodych w ogólnie w życiu społecznym, w życiu politycznym, czasami na pewno w życiu kulturowym, można w skrócie powiedzieć, że młodzież ma głos. Dla wszystkich łatwiej się komunikować, czy to tak zupełnie na odległość dzięki no właśnie udoskonaleniu usług pocztowych, upowszechnieniu telegrafu, powolnym wkraczaniu telefonów, nawet do w miarę ubogich części Europy czy świata później, ale także łatwość podróżowania. Podróżowanie stało się tańsze, znaczy udoskonalone, doskonalą się cały czas systemy sieci kolejowe, także powstaje coraz więcej połączeń autobusowych, te autobusy stały się coraz lepsze, to nie są już takie pyrki, które trzeba popychać, żeby ruszyły. No zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych ta sieć zarówno kolejowa, jak i no, drogowa bardzo pomaga łączyć ten wielki kraj, ale podobnie jest w Europie także. Można stwierdzić, że pomimo pewnych problemów, jak chociażby tak zwany wielki kryzys roku 1929, w większości państw zachodnich, to znaczy w Europie, w Ameryce Północnej, ale też w dużej mierze w Ameryce Południowej, w niektórych państwach azjatyckich, jakość życia się poprawia. Powoli, nie skokowo, ale tak, no można powiedzieć, ewolucyjnie wzrasta coraz więcej, no przede wszystkim inaczej, coraz mniej to społeczeństwo musi pracować fizycznie, żeby w miarę godnie żyć. Przez to coraz więcej ludziom pozostaje czasu na rozrywki, wyższych lub niższych lotów. No i może dlatego też tych ludzi już potrafilibyśmy zrozumieć, gdyż oni wreszcie po raz zapewne pierwszy w dziejach całe społeczeństwa, nie tylko elity, mają problem z zagospodarowaniem swojego wolnego czasu. To też się wiąże z pewnymi poszukiwaniami ogólnie w kulturze i sztuce. Pierwsza połowa XX wieku to jest triumf tak zwanego modernizmu w sztukach wszelakich, także w sztukach użytkowych, chociażby w architekturze. Jeżeli no, ciężko tutaj mówić robić wykładu o architekturze modernistycznej i tym ogólnym klimacie właśnie okresu międzywojennego, ale wydaje mi się, że takim dobrym wprowadzeniem, no nie oczywiście w historię, ale w pewien taki klimat tego, co ludziom się w tych czasach marzyło, jest zerknięcie do gry komputerowej z Bioshock z roku 2007, która przedstawia taką zupełnie fantastyczną, fantazyjną wizję miasta,
podwodnego, który co prawda miał być zbudowany gdzieś tam w latach 50., ale tak naprawdę oddaje wiele marzeń i estetycznych mód okresu nieco wcześniejszego. Przy okazji ta cała tradycja szalonych lat 20., nasze wyobrażenie o ówczesnych ludziach, o ówczesnym społeczeństwie, o tych dziwacznych przygodach policjantów i gangsterów z czasów prohibicji w Stanach Zjednoczonych, no ale także, no nie wiem, no, na naszym polskim podwórku chociażby, no, umocnienie się właśnie takiej młodzieżowej kultury związanej troszeczkę z harcerstwem, troszeczkę ze wspólnymi doświadczeniami kulturowymi w stylu, no nie wiem, czytania wspólnego czy kojarzenia trylogii Sienkiewicza, czy też może wczesnych powieści Kornela Makuszyńskiego i tym podobne, no można powiedzieć, podobne przejawy tego życia kulturalnego, no, kształtują się gdzieś tam w okresie międzywojennym, ale zostają z nami bardzo, bardzo, bardzo długo. Oczywiście koniec lat 20. to jest tak zwany wielki kryzys, który wybuchła w Stanach Zjednoczonych w 1929 roku. On ma pewne efekty praktycznie na całym świecie, także w Polsce, ale swoją drogą też państwa, które no, nie były szczególnie bogate. No, oczywiście ten kryzys przeżywają, no, ale nie aż tak traumatycznie, jak państwa, po prostu państwa bardziej zamożne, które spadają, powiedzmy, z większej wysokości, bardziej ten kryzys odczuwają, ale ten kryzys jakoś tam się przewalcował także przez Europę i poniekąd miał też wpływ na politykę europejską, ponieważ to on jakby popchnął społeczeństwa, wszystkie społeczeństwa europejskie głębiej, no właśnie ku, o czym już wspominaliśmy, pewnym wyzbyciu się indywidualizmu, zaufaniu bardziej państwu. No i w przypadku, jeżeli to jeszcze temu towarzyszył przewrót, no powiedzmy, autorytarny, czy wręcz totalitarny, to, był to kolejny argument dla tego obywatela, żeby za bardzo się polityką nie zajmować, oddać wszystko, uwierzyć partii, uwierzyć państwu i w ten sposób oddać stery historii w ręce kilku, czasami niezbyt poczytalnych ludzi. Ale o tym sobie mówiliśmy już tydzień temu. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o kulturę. Jeżeli was to interesuje, to na pewno doczytacie sobie właśnie o historii komiksu, o historii jazzu, o nowych modach. No, te tematy są tak różne, że ciężko je wymienić tutaj w takiej lekcji historii, nawet sam podręcznik troszeczkę się poddaje, rzucając wam taką sieczkę, taką zupełnie mieszankę, no ale na pewno trzeba pamiętać przede wszystkim o rozwoju tych nowych mediów, czyli radio, telewizja, kino i łatwości komunikacji oraz telekomunikacji. Jeżeli zaś chodzi o temat piąty, czyli świat na drodze ku II wojnie światowej, no to też jest to temat niezwykle bogaty, niezwykle szeroki, bardzo skomplikowany i my możemy sobie tylko powiedzieć tak, o takich najważniejszych, jak to się ładnie mówi na Zachodzie, bullet pointach tych wydarzeń. To znaczy mamy do czynienia właściwie przez cały okres międzywojenny, ale na pewno już w drugiej połowie lat 30. z bardzo szybką eskalacją napięcia międzynarodowego i takim widocznym działaniem tych państw, które aspirują do bycia superpotęgami, no, do zmiany zastanej sytuacji, do zmiany tak zwanego status quo w polityce międzynarodowej. I to jest widoczne, że zarówno III Rzesza, Związek Radziecki, jak i Japonia bardzo dążą do tego, żeby kontestować ład międzynarodowy, żeby spróbować się jakoś wcisnąć, wybić na swoje, coś zmienić w tym, w tej równowadze, która zdaniem ich była bardzo krzywdząca. W przypadku III Rzeszy to jest oczywiście złamanie, to znaczy wydostanie się spod ograniczeń traktatu wersalskiego i Hitler od dojścia do władzy praktycznie od 1933 roku zaczyna tak testować, co on może, jakie elementy traktatów może wypowiedzieć, a od 1935 i 1936 roku już tak wprost łamie najważniejsze postanowienia tychże ograniczeń, zaczyna budować już, znaczy przestawiać gospodarkę niemiecką na tryb wojenny,
To samo się dzieje w Związku Sowieckim, który z jednej strony no, cały czas próbuje jakoś się wcisnąć w politykę międzynarodową, przekonać swoich partnerów na Zachodzie, że to jest takie normalne państwo i można z nim rozmawiać. Nie za bardzo im to wychodzi, a z drugiej strony też przygotowują się do wielkiej wojny, która mogłaby no, jakby eksportować komunizm gdzieś poza granice ówczesnego Imperium Sowieckiego. Natomiast jeżeli chodzi o Japonię, to Japonia, której cały czas jakby uderza do głowy ten wielki sukces z roku 1905, a później niewielkie, znaczące sukcesy w I wojnie światowej, gdzie notabene Japonia była częścią no jakby sojuszników zachodnich, znaczy poniekąd współpracowała z Entantą i też na Niemcach pewne zdobycze terytorialne uzyskała Japonia. No dla nich to jest za mało i Japonia zawsze prowadziła, w każdym razie po jakby końcu okresu izolacji, politykę ekspansjonistyczną. Od roku 1910 oficjalnie kolonizuje Koreę, ale później zaczyna mieszać coraz głębiej w sprawy chińskie, próbuje po kawałku oderwać terytorium Chin. Chiny są pogrążone w wielkim chaosie, tam rządzi kilka, a w pewnym momencie nawet kilkadziesiąt frakcji, które chcą przejąć kontrolę nad całym krajem, a z drugiej strony są cały czas tutaj podgryzane przez Japonię. Jak na to reagują no, państwa teoretycznie rządzące światem, te państwa, które są zwycięskie w I wojnie światowej? No właśnie nie za bardzo reagują. Mają własne problemy, problemy gospodarcze, przede wszystkim pewne problemy społeczne. Dużo rzeczy się wtedy zmienia. No pamiętajcie, że to jest ten okres, przynajmniej w państwach zachodnich, większej demokratyzacji, powolnego chociażby dopuszczania kobiet do uczestnictwa w życiu publicznym, duże przemiany właśnie obyczajowe, duże zaświadczenie społeczeństwa, ale też przez to upadek autorytetu kościołów, ale też upadek trwałości rodziny i to powoduje kolejne problemy natury społecznej, więc państwa Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone są zajęte własnymi problemami, dlatego też bardzo długo no, ignorują rosnące napięcia gdzieś tam na wschodzie. A kiedy okazuje się, że no jakoś muszą zareagować, no są po prostu za słabe, żeby interweniować i jakby symbolem tego jest we wrześniu 1938 roku konferencja w Monachium, jakby tutaj rozmowy Anglii i Francji z Niemcami i Włochami, które się kończą właściwie no takim pokazaniem bezsilności państw zachodnich, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, która okazuje się, że na kontynencie nie ma żadnych realnych wpływów. A przy okazji Niemcy, wykorzystując ten taki nastrój pangermański, znaczy przekonanie wszystkich ludzi mówiących po niemiecku, że Niemcy to jest jeden naród, a nie tam kilka, dokonuje praktycznie pokojowego przejęcia Austrii, a później już na wiosnę 1939 roku, można powiedzieć, rozbioru Czechosłowacji. Czechosłowacja jest wtedy jednym państwem, ale wtedy Niemcy jakby pozwalają Słowacji wybić się na niepodległość. No tak w cudzysłowie niepodległość, bo to państwo słowackie było właściwie zależne od Rzeszy. A z drugiej strony też zajmują teren Czech, pod pretekstem tego, że Czesi nie szanują niemieckiej mniejszości. Bardzo dużo Niemców mieszkało na terenie Czechosłowacji, zwłaszcza tej zachodniej, więc dlatego tworzą tak zwany protektorat Czech i Moraw. I pod tym pretekstem nie, to, że nie dość, że zdobywają nowe tereny, to jeszcze zajmują bardzo dużo jakby fabryk, ogólnie ciężkiego przemysłu zbudowanego jeszcze za czasów monarchii austro-węgierskiej i to im bardzo pomoże w II wojnie światowej, ale o tym będziemy sobie mówić w klasie ósmej. Tymczasem, no, jak już wspomnieliśmy, Japonia cały czas dokonuje ekspansji w Chinach i Indochinach, ogólnie w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. No przy okazji z jednej strony cały czas bojąc się konfliktu z no, Związkiem Sowieckim, który jest tuż obok, a z drugiej strony pamiętajcie, że w owych czasach bardzo silne są Stany Zjednoczone, które sprawują praktycznie kontrolę nad Filipinami, mają tam swoje interesy gospodarcze, także Wielka Brytania, przecież Anglicy siedzą, praktycznie kontrolują handel morski gdzieś tam w no,
przejściu na cieśninach z Pacyfiku na Ocean Indyjski. No i Japończycy chcą się rozepchać, chcą zrzucić jarzmo kolonialne, no może nie dla wyzwolenia tak wszystkich biednych ludów azjatyckich, a raczej dla zapewnienia sobie bogactw. W każdym razie usiłują, no szukają tutaj jakiejś okazji, żeby zabezpieczyć się przed Sowietami i przed Amerykanami. I to powoduje, że kiedy w 1936 roku Niemcy proponują stworzenie tak zwanego paktu antykominternowskiego, czyli zrzeszenia wszystkich państw, które boją się Związku Sowieckiego, no to Japonia od razu się zgłasza, mówi tak, tak, my wam pomożemy. Potem do tego paktu dołączają Włochy, a później jeszcze Trzecia Rzesza przekonuje wszystkie państwa, znaczy inaczej, kusi wstąpieniem do tego paktu, zawiązaniem sojuszu przeciwko Związkowi Sowieckiemu, też inne państwa Europy Środkowej. Tak, pamiętaj, że oficjalnie między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim panuje no, absolutna zimna wojna, ale handel cały czas trwa, a zostaje, że tak powiem, oficjalnie już usankcjonowane w 1939 roku, kiedy te stosunki sowiecko-niemieckie stały się bardzo dobre. Największym jakby tutaj punktem spornym jest poparcie przez III Rzeszę strony nacjonalistycznej, a przez no, Związek Sowiecki, tak zwanej strony republikańskiej, w wojnie domowej w Hiszpanii. Niestety nie mamy czasu, żeby powiedzieć więcej o wojnie w Hiszpanii, ale kto jest zainteresowany, niech sobie doczyta. W każdym razie to, co się stało, to, co zaczęło się jako wewnętrzna wojna domowa w Hiszpanii, rozdzielanej przez wiele społecznych i politycznych konfliktów, ale od 1936 roku jeden z tych konfliktów no, zamienił się w taką normalną, długotrwałą wojnę domową, to zamieniło się w pewien taki katalizator, powód do deklarowania się państw po jednej lub po drugiej stronie. I w dużym skrócie, no jakby Niemcy tutaj popierały władzę, bunt wojskowych na czele z generałem Franco, a Związek Sowiecki, tak zwany rząd republikański, który jednak chcieli jak najszybciej skonwertować do komunizmu i stworzyć z Hiszpanii taki, można powiedzieć, na taką... Później w drugiej połowie XIX wieku na coś takiego mówi się proxy war, to znaczy wojna prowadzona nie u siebie, tylko gdzieś w dalekiej ziemi, ale mająca na celu no jakby wywarcie swojej siły wobec przeciwników. I tak było troszeczkę z Hiszpanią. Reszta tak zwanego wolnego świata troszeczkę dołączyła się do tego wszystkiego później, to znaczy kiedy już Hiszpanią zaczęło się interesować społeczeństwa no nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, czy Francji, Anglii, to już się okazało, że z tej wojny wewnętrznej zrobiła się wielka rywalizacja III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Przy okazji obie strony testowały tutaj nowe bronie, nowe sposoby no, organizacji wojska. No, wielkim zwycięzcą tej wojny nawet nie była strona nacjonalistyczna, która ostatecznie z dużymi stratami, ale przejęła władzę w Hiszpanii, tylko no właśnie armia niemiecka i też lotnictwo niemieckie, które dzięki bratniej pomocy swoim przyjaznym Hiszpanom przetestowali bardzo dużo sprzętu oraz taktyk wojskowych. To jest też bardzo popularne w większości gier strategicznych dotyczących II wojny światowej. To taki pierwszy etap albo wręcz tutorial, to jest jakiś scenariusz w Hiszpanii, tak na przykład jest w serii Panzer General, na pewno w Panzer General 2, gdzie jakby pierwsza misja kampanii drugowojennej zaczyna się właśnie podczas wojny domowej w Hiszpanii. Wojna domowa w Hiszpanii kończy się w 1939 roku, co powoduje, że nie ma już oficjalnego powodu do sporu pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim, więc te dwa państwa wznawiają jakby przyjazne stosunki z dużą stratą dla całego świata, ale przede wszystkim dla Polski, która padnie pod koniec 1939 roku no, ofiarą tego paktu pomiędzy dwoma naszymi brutalnymi sąsiadami. No ale o tym będziemy mówić już sobie nieco później, więc jeżeli chodzi o temat dzisiejszy, to właściwie tyle. Dziękuję za uwagę.